radni, zaproszeni goście. Ja mogę powiedzieć w ten sposób. Ja bardzo proszę o zrozumienie i pełną współpracę. To jest nasz szpital, to jest szpital powiatu i miasta Sanoka, tak jak pan radny powiedział. Proszę państwa, staraliśmy się bardzo o ten blok operacyjny. To jest wizytówka nie tylko miasta Sanoka, to jest wizytówka województwa podkarpackiego. Tam po prostu lekarze chcą pracować. Ale żeby ten szpital, nie mówię o zysku, wychodził na swoje, to muszą pewną ilość procedur wykonać. A później możemy ten współczynnik mnożyć przez 1, 2, 2 dziesiąte. Natomiast musimy od siebie coś dać. Ale teraz są dla nas bardzo najgorsze chwile. No, to trzeba po prostu przełamać. Apeluję do państwa radnych o zrozumienie i wyrozumiałość i pomóżcie powiatowi, bo nas na to po prostu nie stać. Nie będę się odwoływał do poprzedników, bo rzeczywiście doszły nam spłaty zaciągniętych kredytów. Zawsze człowiek powołuje się na poprzedników i stara się usprawiedliwiać w jakiś sposób. Wiecie doskonale, znacie moje mnie osobiście, że ja lubię trudne tematy, ale to przerasta mnie. Przerosło chyba też i starostę chęcia, ponieważ no, dzisiaj go nie poznałem. Jest aktualnie, nie wiem czy w domu, ale no, jest chory. Nie chciałbym, żeby do tego doszło, żeby po prostu przepłacił to zdrowiem. Natomiast państwa raz jeszcze proszę o zrozumienie i forma już pozostawiam dla was, jaka będzie użyta. Czy to, no zresztą to było w piśmie skierowanym do państwa. Był zarzut, że program naprawczy nie był przesłany do państwa. Ja mam tutaj maila do pana przewodniczącego, był wysłany 12 grudnia. Mam potwierdzenie i to wszystko. Dziękuję pięknie. Panie starosto, owszem, program był wysłany, ale na mojego prywatnego maila. Rozumiem, tak, więc tu bądźmy ściśli, żeby to nie było tak, że ja coś tutaj zawaliłem. Nie, to był prywatny mail, a to powinno się znaleźć w biurze rady. To jest prawda, tak, ja radni się nie boję i potwierdzam to, co powiedział pan przewodniczący. Tak, tylko ten program naprawczy był przesłany nie na pismo skierowane do nas, tylko po prostu na prośbę ustną. Ja mówię tu za biuro obsługi u nas. Dziękuję bardzo. Na przyszłość to proszę taką korespondencję oficjalną drogą kierować.